Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam przewód zasilający firmy Taga Harmony. Jest to model ETPC-TS12 m. Rozpakujemy sobie jeszcze na początek. Jak to wygląda. Zapakowany w taki foliowy woreczek strunowy. Odłożę. Z wtyczki pozwoliłem sobie już zabezpieczenie ściągnąć, ponieważ samymi palcami bardzo ciężko schodzi, także tutaj namęczyłbym się trochę na filmiku, żeby to zdjąć. Z jednej strony zabezpieczony jest w sumie taką samą nakładką plastikową, tylko że tutaj na bolce. Z tej strony, jak widać, też taka nakładeczka plastikowa zabezpieczająca. Ściągamy sobie to. No i co się naszym oczom ukazuje po rozpakowaniu tego przewodu? Bardzo gruby, solidny kawał kabla. Naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony po tym, jak przyszła do mnie paczka, rozpakowałem to, zobaczyłem ten przewód. No, ciężko mi było gdziekolwiek znaleźć jakiś filmik, jakąś recenzję na temat tego przewodu, dlatego też sam postanowiłem coś nagrać. Może to będzie pomocny materiał dla kogoś, kto będzie chciał kupić sobie jakiś przewód zasilający. Ten bądź inny. Także postanowiłem nagrać też taką właśnie recenzję. Wracając do samego przewodu, co się naszym oczom ukazuje? Dwie naprawdę solidne wtyczki. Tutaj mamy wtyczkę IEC 3-pinową z uziemieniem. Też sygnowana marką Taga. Wtyczka wytrzymuje natężenie do 16 A i 250 V. Kawał wtyczki naprawdę bardzo ciężka. Z tej strony mamy też również napis, nie wiem czy to będzie widać, raczej nie. To jest daleko odległość Taga Harmony. Napisane tutaj dookoła. Tutaj takie zgrubienie mamy, takie zabezpieczenie. Tu już nam przechodzi gumowa gruba otulina. I przy wtyczce tutaj z tej strony też takie zgrubienie, zabezpieczenie. I wtyczka również 16 A, 250 V. Też Taga, bardzo ładnie wykonana, solidna, ciężka. Sam przewód też swoje waży. Jest, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo gruby. W środku mamy 3 żyły po 3 mm z czystej miedzi beztlenowej. Do tego przewód jest podwójnie ekranowany. Sama ta otulina gumowa też tutaj robi robotę, ale jest ona dość sztywna, przez co uniemożliwia nam troszkę ułożenie tego kabla, tego przewodu tak jakbyśmy chcieli. On się sam po prostu tutaj nam, o, jak widać, ściąga. Jak zaczniemy nim manewrować, no to trzeba go troszkę poukładać, rozprostować, pozaginać, żeby on nam się ułożył tak jak tego chcemy. Ale myślę, że nie jest to wada. Troszkę gimnastyki z tym przewodem i będzie wszystko w porządku. Przewód już sobie wstępnie testowałem. Łącznie z listą, którą zakupiłem też tego samego producenta. Będzie o niej recenzja również nagrana. Cóż mogę powiedzieć? Może tak, porównam sobie ten przewód, który mamy tutaj, do przewodów, których wcześniej używałem. No to były po prostu chińskie marketowe takie kabelki z bez żadnych tam wspaniałości i tak dalej. Po prostu zwykły przewód, który ten jest jeszcze w miarę gruby. No, znaczy w miarę gruby. Porównując do tego przewodu, no to ja go sobie tutaj pozwolę rozplątać i może porównać. No same wtyczki widać, jaka to jest kolosalna różnica tutaj na wielkości tej wtyczki i na grubości przewodu. To jest 3-4-krotnie grubszy przewód. Ten jest jeszcze w miarę grubo, jak można by tak nazwać, ale ten to już jest całkowity paździerz, że tak powiem. To jest najtańszy chyba z możliwych. Ja go używałem do wzmacniacza lampowego, ponieważ no, nie ma jakiegoś takiego dużego poboru mocy. Tamten był w końcówce akurat, nie? I jaką różnicę zauważyłem na samym początku? Na samym wstępie, po wpięciu tego przewodu całkowicie znika przydźwięk sieciowy. Oczywiście mówimy tu o tym takim szumie w głośnikach, który
no jest bez po prostu odkręceniu gałki regulacji głośności. Czasami lubi się pojawić w głośnikach taki szum. Całkowicie zniknął. Przydźwięk sieciowy naprawdę całkowicie został wyeliminowany po zastosowaniu tego przewodu i listy zasilającej też tego producenta. Co do samego dźwięku, no walory estetyczne oczywiście. Walory estetyczne też tutaj nie mogę tego pominąć, ponieważ no, wygląd też mówi sam za siebie. Jest dużo ładniejszy, dużo lepiej estetycznie to wygląda, bardzo dobrze wykonany. Jest ten przewód, w połączeniu z listą naprawdę świetnie to wygląda i stwarza wrażenie takiej solidności, zresztą no, solidne też jest. Trzecim aspektem jest na pewno zmiana w dźwięku, ale o tym już nie będę długo dyskutował z racji tego, że tutaj zdania są podzielone. Sam niedawno sceptycznie byłem nastawiony do właśnie zmiany układu zasilania i wiązania, że tak powiem, z tym jakichś zmian sonicznych. No ale poczytałem trochę na forach, trochę porozmawiałem z ludźmi, którzy też dali tutaj do zrozumienia, że no jednak fajnie jest pójść w tym kierunku, nie wymieniać cały czas sprzętu na jakiś inny, tylko po prostu udoskonalić to co się już ma, wyeliminować najsłabsze punkty i właśnie no tu najsłabszym punktem u mnie w całym akurat systemie audio bez wątpienia było zasilanie, ponieważ tutaj no, najtańszy kabel po prostu z marketu był podłączany i byle przewodził prąd, prawda? Cóż więcej mogę powiedzieć o przewodzie? Cena zaczyna się od 160 zł w górę za taki przewód długości 1,2 metra. Też w zależności w jakim sklepie znajdziecie, może gdzieś tam być taniej, może być troszkę drożej. Myślę, że jest to cena dobra, jak za taki przewód dostajemy naprawdę bardzo solidnie wykonany kabel z dobrymi końcówkami, które się nie wypinają ani z gniazd, ani z listwy. Cóż, ode mnie na dzisiaj tyle. Myślę, że pomogłem komuś tym materiałem albo w wyborze, albo w wyborze kabla, albo w decyzji, że też warto zająć się układem tutaj zasilania w sprzęcie audio, pójść trochę w tym kierunku. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, do następnego. Cześć.